Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Troszeczkę ostatnio odpoczywałem sobie od nagrywania ten weekend. W ogóle na tym koncie troszeczkę słabo ostatnio byłem. Byłem parę warg zagrać, żeby tylko po prostu mi do CC się liczyło. Przepraszam chłopaki, ale CC wam szybko, ładnie, zgrabnie poszło. Ja troszeczkę tam powalczyłem. Otworzę sobie CC. Dzisiaj jest w ogóle niedziela, kiedy to nagrywam. Mam oferty, ale nie kupujemy na tym koncie. Jest darmowy Epic jakiś, Xbox, słabo, słabo z Xboxem. Mógłbym sobie Drwala kupić, ale nie używam Drwala. Nadal gram tym deckiem, dobra. Co tu mamy jeszcze? Mamy Clan Chesta. Tam kolega 2-2 prosi. To sobie zaraz może pogramy. Zobaczymy Walkirię, Muszkieterki, Piecyk. Szkieletom Barrow się przyda, nie ma legendy, 134 bacy, chociaż dajcie mi golema, niech będzie golem. No, są tylko poizony. Słaby ten CC, ale na tym koncie każda karta mi się przyda, jak wiecie. Dobra, druga sprawa, czy tam kolejna sprawa z rzędu. Często mnie pytacie, jak ja tworzę deki, czy kopiuję, więc robię to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest tak, lubię sobie poskładać sam deki. W zależności od jaką kartą chcę grać i w koło tej karty składam sobie właśnie deki. No, musi się ten zap znaleźć według mnie w deku. Zap to tam podstawa dla mnie, bynajmniej w każdym deku. W zależności jak te deki tworzę, tutaj testuję, widzieliście deki. I w koło tej danej karty buduję dek, zależy czym mi się dobrze gra po prostu. I tak sobie próbuję ułożyć dek i trzymam się, żeby nie był taki droższy niż mniej więcej 4-0. Lubię takimi dekami grać. Drugi sposób, jakim ja robię deki, to na moim głównym koncie jest taki sposób, bo chłopaki często się śmieją, że różnymi dekami właśnie gram. Ostatnie parę miesięcy tak robiłem, że przegram walkę, kopiuję sobie ten dek i gram nim, dopóki nie przegram. Jak znowu przegram, kopiuję sobie dek, którym dostałem kopy i tak sobie gram, testuję. Jak którymś dekiem dłużej mi się fajnie gra lub stwierdzę, że jest ok, to go sobie zostawiam. I w ten sposób tak sobie deki właśnie znajduje. Dobra, CC otworzyliśmy, trzeba by coś tam pograć. Poza tym, poza odcinkami pograłem parę warg, zrobiłem rekord na tym koncie 3051 pucharków. Ile walk, bo nie zauważyłem, 367 wygranych. Dobra, weźmiemy sobie jakiś dek. Może weźmy ten dek. Nie, wezmę tamten dek, 4-0 i zagram tutaj w klanie właśnie 2-2. Zobaczymy, czy ktoś jest. Tam był kolega, jeden chciał grać, no to sobie pogramy. Będzie kolega na odcinku. Ja nie mówię przeważnie, kiedy nagrywam odcinki. Dedzu King, nie mówię, kiedy nagrywam odcinki. Och, on ma ten deck, który ja chciałem wziąć przed chwilą, wam pokazywał mniej więcej. Dobra. Aj, tutaj ściągnął nas tornadem. Dobra. Ciągną nas tornadem. Wybronimy. Aj, peka, duża, mała peka. Lightinga, szkoda, szkoda trochę, kolego, tego lightinga. Trochę szkoda tego lightinga było. Ale spokojnie. Nie wiem, czemu tu, kolego, płaczesz. Spokojnie, zaraz ogarniemy. Teraz postaramy się ogarnąć. O, tutaj leci balon. Trzeba tego balona będzie zdjąć. Dobrze, kolega tutaj tego Elektrowizarda wystawił, ale on zaraz zostanie sprzątnięty. No zapem to za dużo tutaj nie zrobił, kolega. Dobra. Ale lecimy golcem. Oni teraz pewnie polecą Hogriderem. Mają tornado, ciekawe, mają na pewno Inferno Tower, mają na pewno Inferno Towera. Ja jeszcze czekam, nie wystawiam, czekam co i tam właśnie te bacy, jest mini peka. Dobra, oj, nie zauważyłem tego poisonu. Dobra, nie zauważyłem tego poisonu. No mają wszystko, żeby nas tutaj, pomęczyć. Ajajajajajajajaj. Mają naprawdę tutaj wszystko w tym deku, żeby nas pomęczyć.
Przepraszam. Dobra. On wypuści tego Hogridera w końcu, czy nie? Będą... Dobra, zapował, ja też zapowałem, aj. Dobra, wiedźma. Oj, fireball! Przestrzelenie, nie, przestrzelej! Udało się, dobrze jest, udało się. Leć z tą peką. Oni mają jeszcze poison, no. Mają kontry na wszystko tutaj. Nasze. Mają lightning, no ale tych zapach... Nie, po co tego zapa tam? Aj. Trochę bez sensu, trochę to bez sensu, no ale dobra. Pierwsza walka przegrana. Okej, okay, poszło. Jejku, jejku, dobra. Idę na rękę. Idę na rękę. Pograć, zobaczymy jak na ręce pójdzie. Trzeba gold zebrać. Trzeba gold zebrać na ręce. No i troszeczkę pospadać levelami. Żeby levele sobie ponabili. Dobra, zaczynamy tak. Niedługo na tym koncie przerzucę się na inny deck. Bardzo fajny deck sobie wypracowuję na moim głównym koncie. Zobaczymy, aj, będzie peka. Będzie peka. Dobra, trzeba... Aj, ma jeszcze egzę. Oj, straszny, straszny ten deck będzie dla mnie. Oj, będzie straszny deck dla mnie. Muszę fireballem przywalić, bo inaczej to nie... Tego Electro Wizarda trzeba zdjąć. Ajajajaj, ten egzę tam. Ajajaj, ten egzę tutaj. Szkód mi narobi, ale pek ma pekę. Kurde, będzie trzeba go przechytrzyć z tą peką. Naprawdę, będzie trzeba troszeczkę pomyśleć, jak tą pekę mu... Trzeba będzie mu pomyśleć, jak tą pekę zlikwidować. Zaraz zobaczymy. Dobra, na razie jeszcze jest peka. Dobra, jest peka, no. To ja sobie teraz tak wystawię. Jest egze. Chociaż trochę mogłem poczekać, bo chciałem pekę zrobić, żeby on z tą peką szedł w drugą stronę, ale się nie uda. Dobra, trzeba będzie ich zatrzymać tak. Ten atak trzeba się wstrzymać po prostu. Daremnić chociaż ten atak. Oj, bandytka zdaszowała. No to nie tak jak sobie to wyobrażałem. Dobra. On ma tą pekę. No właśnie tą pekę. Jak ją... Zaraz spróbujemy na drugą stronę iść. Idę na drugą stronę, a tak robię. Zobaczymy. Idę na drugą stronę. On niech sobie atakuje tą stronę. Ja atakuję tą stronę. I to będzie polegało teraz, kto szybciej. To będzie teraz polegało na tym, kto szybciej. No i teraz właśnie, to będzie na tym polegało teraz, kto to szybciej rozwali i ryzyko się opłacało. Czy ryzyko się opłacało? Jest! Trzy koronki! Ryzyko się opłacało! Uhuhu. No to żeśmy go porobili. Dobrze się udało. On zaryzykował, ja zaryzykowałem. Udało się. Właśnie tu miałem ten plus, że były bacy. Bacy się właśnie... Jak zaczną tam robić te bacy, to nie mam... Zobaczcie, coraz bliżej Legendary Chest. Myślę, że na kolejnym odcinku już będziemy otwierać Legendary Chesta. Ale to poszło. Czy uda się na 300 wpaść? No, to ten manewr tutaj wyszedł ładnie, perfekcyjnie, nie? Zostawcie łapkę, jeżeli wam się to podobało. Dobra, lecimy z kolejną akcją. Zobaczymy, czy się uda. Tamta walka na odcinku była super, więc jestem zadowolony z odcinka już. Dobra, zobaczymy, co on tu będzie wymyśli. Ja to zrobię tak. Oj, bacy tam lecą.
To wyślę minionki jeszcze, żeby ta wiedźma też tam troszeczkę zadała tych obrażeń. No i zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Dobra, tą mini pekę tutaj sprząt... Oj, nie uda się sprzątnąć się mini pek. A, wyprzedziła. To może by się udało. To by się udało, dobra. Ale atak sobie zażegnaliśmy. Na czysto zostajemy. Nie ma co się na razie martwić. Tylko martwię się, co on tam w tym deku ma. Dobra. Hog Ridera. Tak, myślę, że on ma Hog Ridera. Zobaczymy. Na razie z golemem czekam. Czekam przeważnie tak do minuty 20, żeby go wypuścić za wieżą. Telefonu sobie nie wyciszyłem. Powiadomienia idą. Widzę, że ktoś z klanu mnie ogląda. Pozdrawiam. Właśnie leci Hog Rider. Ajajajajaja, dobra. Pobija mnie mocno, ale ja czekam teraz z eliksirem. I zaraz wypuszczę golema. Oby tylko nie miał Inferno Tower. Dobra, i teraz lecimy z atakiem. Już powoli budujemy atak. Dobra. No i baccy lecą. Poczekamy jeszcze chwilę. Dobra, teraz. Teraz. Tutaj wiedźmy wypuszczę. On ryzykuje. Ajajaj, on zaryzykował i chyba mu się to udało, ale ja też zaryzykuję. Ja też zaryzykuję. Może to moje ryzyko może będzie bardziej opłacalne. Zaraz zobaczymy. Może moje ryzyko będzie bardziej opłacalne. Moje ryzyko zaraz może się bardziej opłacić. Zaraz zobaczymy, wszystko badamy. Tutaj zapować. Oj, może to się bardziej mi opłaci znowu. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ale już jesteśmy blisko. Zap tylko teraz nam potrzebny, zap i kończymy to. Kończymy tą zabawę. 3! Kolejna walka na 3. Udało się na odcinku wbić 3100 pucharków. Jestem zadowolony. Pięknie udało się. Dwie walki, 6 koronek. Kolejny jakiś questik, 20 punktów do questa. Zobaczcie, jak te questy teraz mi szybko tutaj. 46 Royal Giantów, fajnie, dobra. 25 punktów brakuje. No nie uda mi się dzisiaj ich zdobyć. Te 20 mógłbym zdobyć, żeby na odcinku. Ale w następnym odcinku otwieramy Legendary Chesta. Będziecie? Piszcie w komentarzu. Będę oglądał kolejny odcinek. A ja otwieram Legendary Chesta w kolejnym odcinku. To na razie pozdrawiam klan Bandit Crew, bo naprawdę tutaj jest, widzę, zorganizowana atmosfera. Atmosfera zorganizowana. Co ty gadasz? Zorganizowany klan. Pozdrawiam wszystkich. W następnym odcinku postaram się zmienić klan, więc piszcie propozycje dla mnie, do którego klanu warto zajrzeć. Tym razem na razie żegnam się z wami. Cześć, moi kochani.